Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. Kredyty hipoteczne dla osób w miejscowościach depresyjnych. Dronowy wzrost cen hurtowych benzyny w lutym. Czy studenci prywatnych szkół i uniwersytetów będą zmuszeni do dołączenia do pionierów Putina? Miało być lepiej i jest gorzej. Chińskie banki przestają realizować płatności z Rosją i wdrażają sankcje. Na koniec Łukaszenko wezwał Białorusinów, aby mentalnie przygotowali się do konfliktu. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski witamy w kolejnym codziennym ekonomicznym przeglądzie, dzisiaj ubraliśmy się tak na poważnie, profesjonalnie, bo ostatnio więcej subskrypcji wpadło, jak założyliśmy marynarki, więc zrobimy eksperyment po raz drugi jeżeli chcecie nas w marynarkach, no to musi być dużo subskrypcji, to będziemy... Tak, pracować. jutro będzie ankieta, podobno się wtedy mniej awanturujemy, jak mamy marynarki Tak, tak jesteśmy spokojniejsze głosy mamy i się mniej śmiejemy tu się, mi mówi, że zaspałem a myślicie, kto montuje rano te intro i agendę, przecież to jest mój głos a Paweł pisze rano, więc jak mogłem zaspać, no, ludzie kochani, przejdźmy do paska Pawła słuchajcie, no w sumie się nic nie dzieje więc możemy dalej <słuchaj> do widzenia <słuchaj> nie no nic znaczy wczoraj, wczoraj mieliśmy euro już powyżej 100 ale się cofnęło no, i myślę, że dzisiaj znowuż będzie ten atak na 100, jeżeli chodzi o euro, no bo jesteśmy na granicy. W końcu ta granica 100 znowuż zostanie pokonana. A jeżeli chodzi o pierwsze informacje, to słuchajcie, mamy informacje dosyć ważne. Kazachstan i Irak nie wywiązują się i nie wywiązały się w styczniu. Z obietnic ograniczenia eksportu zgodnie z uzgodnieniami OPEC. Tutaj o. Rosja się podobno wywiązała, no ale to będzie wynikać z tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, i zarówno rano, jak i po południu z Markiem Meissnerem, czyli w lupie Meissnera, na które już serdecznie zapraszamy. Dzisiaj o 17:00 bardzo ciekawy materiał będzie o paliwach, no i wszystko wskazuje, że będą te braki paliw jeżeli się nic nie zmieni taka jest duża szansa mhm. a ale dodatkowo wieczorem. dodatkowo powie to Marek Meissner, więc ci, którzy mhm. lubią Marka, no to mają takie ładne kombo paliwa i Marek a ja przechodzę dalej prezydent Rosji Władimir Putin polecił rządowi w 2024 roku zwiększyć realne dochody obywateli i zmniejszyć ubóstwo, zgodnie z listą instrukcji prezydenckich Dokument został opublikowany na stronie internetowej Kremla, czyli dekretem. dekretem. No proste, widzisz, widzisz jakie to proste? u nas się tak. Na przykład w Niemczech tak się głowią, co mają zrobić. To wystarczy taki dekret i już problemów nie ma. Tak, wtedy. Ja, trzyma, ja trzymam kciuki za te dekrety. Eee, słuchajcie, mamy pierwszy upadek banku w Rosji. Bank centralny cofnął licencję Kiwi bankowi powodem oficjalnym cofnięcia licencji są naruszenia wymogów w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Brzmi to, że tak powiem, komicznie na ten temat do tego tematu jeszcze będziemy wracać, bo on ma podwójne dna. Prezydent Francji natomiast ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 3 miliardów euro. Coraz więcej takich pakietów po 3 miliardy euro tych dużych krajów. Tak, mniejsze, większe. Będziemy w ten też mówić o Szwecji, która planuje przekazać Ukrainie rekordowy pakiet pomocy obronnej o łącznej wartości 700 milionów dolarów, czyli to jest 7, mniej więcej 7 miliardów koron szwedzkich. I to chyba jest 15 pakiet Szwecji, a więc tu też widzimy, że nie tylko te kraje. Eee, kraje zachodniej Europy, ale też również Skandynawia przekazuje tą pomoc. Mm -hmm. Dokładnie. Eee, jeżeli nie mówisz, to ja mówię: Siły zbrojne Ukrainy testują bezzałogowce ze sztuczną inteligencją otrzymaną od Wielkiej Brytanii. Eee, tak powiedział zastępca głównodowodzącego armii ukraińskiej Wadym Sucharewski. Rafinerie rosyjskie w napięciu śledzą testy. Tu dodałeś sarkastyczny komentarz na koniec i nie przeczytałeś tego posta. No, bo to dla ciebie Aha, warto. Dziękuję. W piątek 23 lutego administracja Stanów Zjednoczonych wprowadzi nowy pakiet sankcji wobec Rosji. I tak zapowiedział Joe Biden. Zobaczymy, co w tym pakiecie się znajdzie. No wszystko wskazuje, że Unia Europejska. Powinna zdążyć do końca tygodnia wprowadzić trzynasty pakiet, a więc tutaj będziemy mieli dwa pakiety. No i dzisiaj troszeczkę znowu już będziemy mówili o tych sankcjach wtórnych, bo o ile na początku te sankcje dotyczące firm były, można powiedzieć, w dużej mierze martwe, no to teraz mają takie drugie życie. No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast sąd apelacyjny w Amsterdamie stanął po stronie byłych akcjonariuszy koncernu naftowego Yukos w długotrwałym sporze z Rosją. W rezultacie orzeczenie arbitrażowego Stałego Trybunału Arbitrażowego przyznające 50 miliardów dolarów byłym akcjonariuszom pozostaje w mocy. Jeżeli dobrze rozumiem, no to Rosjanie muszą to zapłacić, tak? Tak, ale oni się odwołają. Tam jeszcze jest możliwość Kilka odwołania się. Instancji? Tak, do najwyższego sądu, bodajże w Hadze, i to tak standardowo, to powinni czekać dwa lata. No, mhm. ale tutaj być może Holendrzy, wszystko wskazuje, że to przyspieszą, tak do roku nawet się mhm. o tym mówi. No, jeżeli by tak się wydarzyło, no to Rosjanie mają bardzo poważny problem. Tu już część osób błędnie podawała na Twitterze, że nic nie można zrobić Rosji. W związku z tym, jest wręcz odwrotnie, mając postanowienie sądu, które no czekamy, żeby tą drogę sądową zamknąć. Natomiast, jeżeli się ono uprawomocni, no to w tym momencie droga jest bardzo prosta już, bo wystosowywana jest nota do Rosji, żeby to tak jak w przypadku dłużników, jak macie firmę, żeby zapłacili oni prawdopodobnie do roznieftu też będzie wystosowana nota, ponieważ głównie roznieft przejął te aktywa, e, aktywa Yukosu e, i w momencie, kiedy nie będzie żadnej odpowiedzi, no to bardzo duża szansa, że aktywa na przykład, Byłe Jukosu u zostaną zajęte na poczet długów. Tak, no, tak, jak hmm. po prostu ktoś nie płaci, no to niezależnie czy on ma, szczególnie tutaj w Europie, jeżeli są aktywa rosyjskie, a są aktywa rosyjskie, które można zająć i nie trzeba czekać, żadne tam dwa lata czy coś, i żadna Komisja Europejska do tego nic nie ma. Po prostu jest to wykonanie wyroku sądu. Jest taka normalna windykacja i zajmowanie mienia albo państwa albo konkretnej firmy. Zobaczymy jak te roszczenia będą kierowane do kogo. Okej. Okay. I teraz czytasz kolejne czy ja mam przeczytać? Już skończyliśmy. To już czytam. Te Szwecję przeczytałeś, tak? Tak, no dobrze. W takim razie przechodzimy do dłuższych. Kredyty hipoteczne dla osób w miejscowościach depresyjnych, ale nie w miejscowościach, w których występuje duży poziom depresji, bo wtedy by musieli wszędzie przyznawać, tylko chodzi o e, populację. Rząd zamierza podzielić rosyjskie regiony na pięć grup hipotecznych w zależności od tempa wzrostu populacji i wielkości rozwoju w nich budownictwa. Tak, ja myślałem, jak, że tam się nisko tak wiesz, depresyjnie, że wiesz, że, że tam hipoteka może zalać wszystko. No i będzie, wiesz, inwestycja w PKB, bo potem trzeba będzie to odbudować. Nie, chodzi o to, że się y, słabo rozwijają te miejsca. Podmioty federacji można podzielić na dynamiczne, z brakiem. Popytu, z brakiem podaży, stagnacyjne i depresyjne. W sumie jedna pozytywna nazwa, cztery pesymistyczne, no ale dobra. Koncepcja ta pojawiła się po raz pierwszy w strategii rozwoju budownictwa w październiku 2020 roku i teraz prawdopodobnie zostanie wdrożona. Według planów władz do regionów dynamicznych mogą należeć te, w których wysokie tempo wzrostu liczby ludności, przez dużą dzietność lub napływowych mieszkańców, jest duży wolumen oddawanych mieszkań, ale popyt nie pokrywa się z podażą, a dostępność nieruchomości pozostaje niska. Więc to pewnie będą takie okręgi jak Petersburg, Moskwa, no i ewentualnie gdzieś te regiony, w których jest bardzo wysoka dzietność. Do regionów z brakiem popytu należeć będą miejsca, w których występuje nadwyżka podaży nieruchomości przy odpływie ludzi i spadku dochodów. Do obszarów charakteryzujących się niedoborem podaży będą obszary o niskim wolumenie oddawania mieszkań, które nie pokryją popytu. No, i będą też regiony o niskim wolumenie budownictwa mieszkaniowego, ale bez zakłóceń w podaży i popycie. Te zostaną sklasyfikowane jako stagnacyjne, a depresyjne to będą te, gdzie jest najniższy wolumen oddania nieruchomości do użytku i jednocześnie jest spadek liczby ludności. Rząd zamierza przejść na takie klastrowe podejście do udzielania preferencyjnych kredytów hipotecznych, czyli z tych z niższym oprocentowaniem niż oficjalne stopy procentowe są, po zakończeniu programu państwowego, który jeden się kończy w lecie 2024 roku. Rozszerzenie preferencyjnych kredytów hipotecznych jest wskazane dla trzech klastrów: przy braku popytu, stagnacji i depresji. Generalnie takie działanie umożliwi bardziej ukierunkowanie programu rozwój budownictwa mieszkaniowego w niektórych regionach i zapobieganie bańkom cenowym w innych. Władze mogą róż, rozróżnić oprocentowanie preferencyjnych kredytów hipotecznych w zależności od regionu emisji. Tak zaproponowała wcześniej szefowa Banku Centralnego Elwira Nabiolina. No i Paweł, to oznacza, że regiony gdzieś tam daleko na wschodzie, które się wyludniają, będą miały bardzo fajne kredyty hipoteczne. Miasta, w których jest praca, i ludzie chcieliby tam być, to raczej nie dostaną tanich kredytów hipotecznych. No, trochę taki groch z kapustą, co? Wiesz co, no nadal ten Daleki Wschód się, no, moim zdaniem nie są w stanie tego zatrzymać wyludniania bo musieliby jakieś duże inwestycje, duże zakłady tam postawić zapewnić ludziom przede wszystkim no bo co z tego, że masz jakiś tam kredyt, no, ale musisz. Że, że tanie pracować. miejsce zamieszkania, że stać. No chyba, że na tak kredyt? jak ta pani nauczycielka, tak, będziesz mieszkała na tej Syberii. Bez wody, bez prądu. Bez tak. wody, bez prądu i tak dalej. No, sytuacja, jeżeli chodzi o wyludnianie, dalekiego Wschodu, jest bardzo zła, e, a też nie ma alternatywy. No chyba, że tą alternatywą będzie w końcu pozwolenie na osiedlanie się. Tej mniejszości chińskiej, no ale nie sądzę. Nie sądzę, że przynajmniej za tego reżimu to nastąpi, być może dopiero za następnego, no bo to oczywiście by. Uaktywniło, tak, jeżeli by były tutaj jakieś ułatwienia dla tej strony chińskiej. Tylko, tylko właśnie tu wszystko się rozbija o pracę, nie? Jeżeli nie będzie tam zakładów. Tak, ale wiesz, jeżeli byłoby tak, że wiesz, oni by mogli, ale i się osiedlać i tworzyć miejsca pracy i nowe zakłady, no mhm. wtedy tak, nie. Wtedy. A problem jest taki, że no nie ma pieniędzy na nowe inwestycje, trzeba by takie duże, sowieckie inwestycje tam robić, jakieś miasta zamknięte, tak. No, jakieś plany są, ale nawet w tych planach wojskowych uwzględnia się raczej te zakłady i modernizację na początku zakładów, które już istnieją. A nie jest to na zasadzie pudrowanie trupa, bo wiedzą, że nie mają tych środków na te preferencyjne jest. kredyty, to wiesz, to zrobią taki chwyt marketingowy i powiedzą: No tu nie możemy, no ten klaster się rozwija, coś tam są taniej, chcecie, to jedźcie tam. Wiesz, tak, żeby jest, społeczeństwo jest, jest. dostało papier, kurcze, no jest, niby, ale mnie nie pasuje, nie, wiesz, takie zrzucenie odpowiedzialności. Jest, ale wiesz, no to wszystko teraz ten dekret Putina, który mówi, że no przecież Putin nakazał, nie, to no. znaczy szli bojarzy, dobry car, on chce, a oni mm. nie potrafią, nie, no przecież on nakazał, że ma być wzrost realnych dochodów, nie? tak i tak, tak dalej, i tak dalej. No to, to jest Rosja, tak to tak tam to wygląda. A my słuchajcie, przejdziemy sobie, właśnie, zanim przejdziemy, Tutaj na forum i na społeczności ja umieściłem posta. Możecie zadawać pytania. Słuchajcie do następnego naszego gościa Maćka Korowaja. Będziemy sobie mówić w przyszłym tygodniu na temat bezpieczeństwa Rosji, polityki zagranicznej Rosji. Oczywiście agresji rosyjskiej, dlaczego ona się wydarzyła, raczej jaki będzie kierunek następnych działań rosyjskich, czy mamy się czego bać lub nie bać, ale z punktu widzenia Rosji, czyli będziemy starali się troszeczkę wejść w te buty reżimu, i spojrzeć nie z naszego polskiego czy zachodniego punktu, tylko tak jak Rosjanie odczuwają, tak, no bo tam mamy inną tą optykę i tutaj myślę, że gość jest nieprzypadkowo dobrany. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do ważnego tematu. O nim będzie troszeczkę więcej już wieczorem a mianowicie dronowy wzrost cen hurtowych benzyny w lutym. Mamy informację, jak ja to przeczytałem, no to troszeczkę się uśmiechnąłem. Ponieważ ceny głównych paliw na Spimexie okazuje się, że zaczęły mocno rosnąć w lutym, w związku z rosnącym popytem na wiosnę oraz przerwami w pracy wielu dużych rafinerii w związku z ostatnimi awariami, i tak czytamy w komunikacie giełdy, wiosny jeszcze nie ma, ale dlaczego ona jest wymieniana. To jest ciekawe, dlatego że najczęściej na wiosnę jest ten popyt, natomiast no tutaj, żeby nie było tak, że tylko awarie są tym głównym czynnikiem, dodano również, że ten popyt nastąpił wcześniej, czyli już w lutym, a normalnie następuje w marcu. I tak, notowania benzyny 90, 95 i letniego oleju napędowego których sezon aktywnej konsumpcji dopiero się rozpocznie, osiągnęły maksimum od początku roku. Uczestnicy rynku spodziewają się dalszego wzrostu cen produktów naftowych, biorąc pod uwagę nadchodzącą falę planowanych i nieplanowanych remontów w rafineriach i 20 lutego, czyli wczoraj, ceny wszystkich produktów naftowych nadal rosły i ten wzrost mamy tak od początku znaczy on jest od początku roku, natomiast mieliśmy takie fale, czyli pierwsza fala była w styczniu, potem rząd coś tam zaczął robić, wydawało się, że, że nie będzie jakichś następnych ataków i sabotaży, a więc te ceny pod koniec stycznia zaczęły spadać i one z powrotem zaczęły rosnąć z początkiem lutego i tak trwa to do dnia dzisiejszego. Tym samym benzyna 95 podrożała o wczoraj o 1,5%, i od początku roku, słuchajcie, 31%, osiągając 55,5 tysiąca rubli za tonę. Podobna sytuacja jest z olejem napędowym, którego cena 20 lutego wzrosła o ponad 1% do 57 tysięcy rubli za tonę. Tam cały czas się utrzymuje tutaj. Ta odwrotna różnica, czyli ta ropa, olej napędowy jest droższy od benzyny. Jedynie benzyna 92, której cena również rosła i rośnie w lutym, jest niżej niż maksimum odnotowane 31 stycznia, ale już mało brakuje to było 50 mniej więcej 1 tysięcy rubli za tonę. Wzrost cen na giełdzie odzwierciedla obawy uczestników sektora surowcowego o możliwy niedobór paliw w kontekście nietypowego przestoju części rafinerii i zbliżających się remontów. Bardzo ładnie to brzmi. Prace będą prowadzone od marca i między innymi w Omsku, Antypińsku, Maryjsku i w Ołogradzie. Co gorsza, szczyt napraw może przypaść na kwiecień, takie są zapowiedzi, a jeszcze kilka rafinerii pewnie dołączy do tych remontów, wszystko na to wskazuje, zobaczymy co będzie z Moskwą, bo tam cały czas sytuacja nie jest dla mnie jasna. Coś się zapaliło, coś się spaliło, ale nikt nie podaje co do tej pory. Minister energetyki Nikolaj Szulginow potwierdził oczekiwania uczestników rynku, mówiąc, że naprawa Rafinerii, jeżeli chodzi o niżny nowogród potrwa kilka miesięcy albo dłużej. Rafineria w Tułapse, którego praca została wstrzymana pod koniec stycznia, z powodu pożaru po ataku dronowym zostanie uruchomiona najwcześniej w czerwcu. Rafineria ropy, rafineria, ropy, rafineria ropy naftowej w Rosji od początku stycznia. Słuchajcie, i to są oficjalne dane. Zmniejszyły produkcję o około 7%. I to jest dużo, o tym będziemy mówili właśnie wieczorem. To jest dużo, jak na oficjalne dane. Marek będzie podawał też dane takie bardziej niezależne. I to jest dużo, jeżeli chodzi o rezultat ataków dronowych i akcji sabotażowych. Jeżeli one zostaną utrzymane, to rynek paliwowy będzie musiał się zmierzyć z nowymi. Wyzwaniami i szerzej na ten temat zajmiemy się dzisiaj z Markiem Meissnerem. Zapraszamy na ten materiał. Ja jeszcze wrzucę Wam tutaj, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Właśnie, właśnie, powiemy, czy będzie zakaz eksportu, czy też jakieś problemy na rynku wewnętrznym. Okej, okay. w międzyczasie w komentarzach pojawiła się propozycja, aby zasponsorować rosyjskiego jakiegoś agenta i płacić mu za informacje z wewnątrz Rosji. Ja myślę, że to jest ciekawy pomysł. Jeżeli któryś z oficerów prowadzących chce grać na dwa fronty, to prosimy o kontakt. Myślę, że jakoś się dogadamy. Społeczność Na patronacie y, lub kawie dopisujcie. Na agenta to wtedy będziemy wiedzieć. I, tak. i panie oficerze y, też poinformujemy, ile. Wiemy, że jest coraz ciężej, więc zawsze. Wiemy, mógłbym... rozumiemy. Tak. A przechodzimy do szkół w Rosji. Studenci prywatnych szkół i uniwersytetów być może zostaną zmuszeni do dołączenia do pionierów Putina. Prywatne placówki oświatowe muszą kształcić młodzież zgodnie z wytycznymi rządu przyciągać dzieci i młodzież do ruchu pionierów utworzonego z inicjatywy samego prezydenta. Powiedział szef komisji do spraw polityki młodzieżowej Dumy Państwowej, członek jednej Rosji, Artem Metelew, ważne jest, aby prywatne organizacje edukacyjne włączyły się do pracy z, z młodzieżą na wzór organizacji rządowych. Jest wiele przydatnych projektów i możliwości dla młodych ludzi, i należy je otworzyć dla tych, którzy studiują w prywatnych szkołach i na uniwersytetach. Metelew dodał, że oprócz tego w każdej uczelni prywatnej powinien być prorektor do spraw polityki młodzieżowej, a w każdej szkole doradca dyrektora do spraw oświaty i współpracy ze stowarzyszeniami dziecięcymi, analogicznie do państwowych placówek. Teraz główny oddział ruchu pionierów może otworzyć w każdej prywatnej placówce oświatowej, nie ma tu żadnych ograniczeń, powiedział prezes rząd zarządu ruchu Grigori Górow. Chyba w ten sposób się wymawia. Słuchaj, to tacy komisarze do spraw tych Pionierów w każdej szkole. Ja zauważyłem, że ty zaczynasz zaciągać, tak jak mój wuj. Tak, bo, bo jak ja go di... cytuję, to w tej ja. Już... Rosji, I tak... W tej Rosji trochę mieszka, natomiast tak widzę, że ten od tych nie, cepów ci nie, się dzisiaj... nie. trzeba, nie trzeba mhm. nawet być w Rosji, żeby ten akcent tak wie. To... No, tak, tak. E, tak mi się jakoś skojarzyło, bo on bardzo podobnie mówi do ciebie. Mhm. E, a my sobie słuchajcie, przyjdziemy do Chin. Do Chin miało być lepiej. Jest gorzej. Kolejne chińskie banki zaczynają, e, przestają tak naprawdę realizować płatności z Rosją i wdrażają amerykańskie sankcje. Od początku tego roku mamy informację, że w tym momencie, w lutym, trzy z czterech największych chińskich banków przestały przyjmować płatności od rosyjskich instytucji kredytowych objętych sankcjami. Takie ograniczenia wprowadził Chiński Bank Przemysłowo-Handlowy, Chiński Bank Budowlany i Bank Chin. I te informacje mamy przekazane przez Alekseja Poroszyna, dyrektora generalnego FEST Group. Gracze, jeżeli chodzi o te banki, to są banki, które zajmują pierwsze, drugie i czwarte miejsce, jeżeli chodzi o wielkość aktywów w Chinach. I od początku roku banki powiadamiają, powiadamiają rosyjskich klientów o zaprzestaniu przyjmowania płatności. Przesłanki tego problemu zaczęły się już w połowie grudnia 2023, kiedy wszedł 12 pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i amerykańskie sankcje. Po tym wydarzeniu wzmocniono kontrolę władz amerykańskich. Banki odrzucają wszystkie płatności pochodzące od instytucji finansowych objętych sankcjami, niezależnie od tego, jaki system jest używany czy europejski SWIFT, no to międzynarodowy, trochę nie tylko europejski, rosyjski SPFS, czy chiński SIPS. Strona chińska tłumaczy odmowę realizacji tych przelewów wewnętrzną polityką firm. Nie jest tajemnicą jednak, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Federalnego USA usilnie i konsekwentnie prowadzi obecnie prace wyjaśniające z instytucjami finansowymi na całym świecie i surowo ostrzega o niepożądanej współpracy z rosyjskimi klientami. No i ciekawie się robi. Te, te, ta kurtyna opada ze wszystkich stron na Rosję. No, ciekawie się robi, bo teraz będziemy dlaczego. Dlatego, że do tej pory te sankcje wprowadzone na firmy, tak, czy na konkretne osoby, no to one sobie były trochę. Europa, Stany to przestrzegały, ale reszta świata nie. A teraz widzimy, że w tym momencie, jeżeli ktoś się znajdzie na tej liście, czy europejskiej, czy amerykańskiej, no to zaczyna mieć poważne problemy, jeżeli chodzi o przepływy finansowe. I to niezależnie w tym momencie, tak naprawdę, no bo jeżeli to są osobiste sankcje, no to jego firma i tak dalej, to jest duże zamieszanie, duży chaos, duże utrudnienie. No zobaczymy, jak to dalej będzie postępować, bo widzimy, że ta pętla się zaciska, pomimo tego, że są naciski ze strony partii i przewodniczącego, żeby nie wprowadzać tych sankcji. Jednak banki tutaj są bardziej ostrożne i co prawda realizują nadal te przepływy, ale i tak jak ostatnio nawet są takie wypowiedzi tych banków, że oni realizują przepływy z Rosją, tylko nie dodają, że nie realizują z firmami i osobami, które są na liście sankcyjnej, tak? No bo to mhm. o to chodzi, nie? Tak. A nie o to, żeby przepływy nie realizować z Rosją. No chociaż Turcy to już poszli krok dalej. To, to już Wiesz co, sprawa. bo jakbyś miał weryfikować za każdym razem, czy ktoś jest na tej liście, czy nie jest, o tamte drobne Tak, łatwiej, to... tak. Psz, Lepiej obciąć tak. i żadnych tam transakcji z Rosją, nie, tak. no bo to łatwiejsze jest no bo ktoś musi brać odpowiedzialność za to sprawdzanie, ktoś może przyjąć łapkę, tak, pomyli pomylić się to się już robi później bardzo skomplikowane i ja na miejscu właśnie też zarządu tych A banków. A te listy to... są coraz dłuższe coraz bardziej wiesz to, tak, teraz znajdź, tak, że tak. to jest jakaś firma powiązana w tym łańcuchu powiązań to, to, to też faktycznie tak. nie jest proste tak, to to lepiej wiesz, jednym cięciem i zaorać słuchajcie, przejdźmy dalej może dzisiaj się wyrobimy w miarę Szybko. Łukaszenko wezwał Białorusinów, aby mentalnie przygotowali się do konfliktu. Łukaszenko nazwał obawy przed możliwą trzecią wojną światową, co prawda nieuzasadnionymi te obawy, ale wezwał do przygotowania się do niej mentalnie i strategicznie. Zapowiedział także próbę wciągnięcia miska w konfrontację Zachodu ze Wschodem. Prezydent Białorusi podczas spotkania z kierownictwem organów rządowych Systemu Bezpieczeństwa Narodowego nawoływał do przygotowania się do III wojny światowej, zarówno mentalnie, jak i strategicznie podkreślając uzasadnione obawy co do jej możliwości. Nie potrzebujemy wojny, powiedział, więc musimy być na nią przygotowani, zarówno mentalnie, jak i strategicznie. A jeśli chodzi o świadomienie sobie powagi chwili, pozbądźmy się złudzeń co do możliwości dyplomatycznego rozwiązania globalnego konfliktu. Prawo międzynarodowe także nie jest w stanie rozładować napięcia. Łukaszenko zauważył rosnącą tendencję liczby gorących punktów i powrót siły militarnej do liczby głównych argumentów światowych ośrodków rozwiązania problemów. <laughs> Przystąpienie Finlandii, a teraz Szwecji do NATO, to kolejny etap ekspansji na wschód. Wciągną do sojuszu Bośnię i Hercegowinę, Mołdawię, Gruzję i Serbię. A wszystko to będzie według scenariusza Ukrainy, mówi prezydent Białorusi. Według niego chcą wciągnąć Mińsk na haczyk lub oszustwo w tę wojnę. Mówimy o polityce partnerstwa, uformowaniu warstwy agentów zmiany w celu późniejszej zmiany orientacji wojskowo-politycznej na prozachodnią, wyjaśnią, choć troszeczkę mętnie. W rzeczywistości znaleźliśmy się w epicentrum, epicentrum przedłużającego się poważnego kryzysu militarno politycznego, w którym stosowane są metody zastraszania stare jak świat. Prognozy są rozczarowujące. Apetyt i aktywność kolektywnego Zachodu tylko wzrosną. Władze Białorusi informują o wzroście od początku 2024 liczby lotów samolotów rozpoznawczych NATO w pobliżu granic Republiki. Według Łukaszenki w pobliżu granic Białorusi i Rosji skupionych jest około 32 tysięcy personelu wojskowego NATO, ponad 1000 jednostek pojazdów opancerzonych. 235 samolotów i helikopterów. No, Paweł, gdzieś trzymają te ilości ludzi tutaj w pobliżu. Przy nie, granicy. nie te wszystkie ich dane. No, tak, ale widać, że nie idzie po myśli Rosji i Białorusi, no bo on tak, że wciągną ich, wciągną podstępem, że, że tu się wszyscy jednoczą. No takie, jak ja już? jakoś coś mi mówi, że baćka się i tak wymiga. Więc... No tak, właśnie. Dlatego mentalnie się trzeba tam się tam przygotować. Tam. Tu tak, to jest takie wiesz. A tu ślisko już nasmarowany masłem, już się wykręca Putinowi. No dobrze, dobrze. No. Hmm. Niech tak będzie. Ja skończyłem. Dziękujemy. Widzimy się, słuchajcie, z Markiem. O 17 zapraszamy na lupę Meissnera. Bądźcie z nami. Dziękujemy, że nas wspieracie na Patronacie. Dziękujemy też firmom, które się do nas zgłaszają. Jeżeli chodzi o mecenat programu, te mecenaty będą się pojawiać. I tutaj prośba o to, jeżeli chcecie się zareklamować u nas, jest taka opcja. Będziemy takie zgłoszenia przyjmować, jeżeli chodzi o marzec. Ja ze swej strony dziękuję. Widzimy się, słuchajcie wieczorem. Widzimy się też jutro w porannym cepie. Trzymajcie się. Hej. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.